Pokażemy tutaj zmianę firmware przekaźnika TUIA zbudowanego na BK7231, co pozwoli uwolnić nam go od chmury, od serwerów producenta i połączyć z innymi ekosystemami, takimi jak Home Assistant. Pokazany tu proces będzie dość ciekawy, gdyż będzie wymagać przecięcia jednej ścieżki na płytce oraz usunięcia jednego kondensatora. Nie wszystkie przekaźniki wymagają aż takich kombinacji. Pokazujemy tu akurat ten, gdyż jest on problematyczny. Prezentowane materiały zostały nagrane przez kolegę z forum. Zaczynamy od zdjęcia obudowy. Wystarczy ją podważyć płaskim śrubokrętem. Ten przekaźnik zbudowany jest w oparciu o moduł Wi-Fi CB2S, czyli BK7231N. Oprócz tego na płytce jest stabilizator napięcia LDO 3,3 V i wyprowadzenia widzimy na ekranie. Zasilanie przylutujemy na wejście stabilizatora, czyli starczy nam 5 V. Masę przylutujemy do masy. Tym razem użyjemy metody resetowania poprzez sygnał reset, czyli przylutujemy 5 kabelków. Oprócz masy i zasilania przylutujemy RX i TX oraz CEN, skrót od Chip Enable, czyli ten sygnał reset. Kabelki mamy już pobielone, nakładamy topnik na pady. Nakładamy dodatkowo spoiwo na pady. Następnie lutujemy kabelki, teraz RX i TX. Zasilanie lutujemy do nóżek stabilizatora 3,3 V, tak jak wcześniej topnik, spoiwo i kabelki. Teraz jeszcze lutujemy sygnał CEN, analogicznie. Oto przygotowany przez nas wcześniej konwerter USB na UART. Ma on dodatkowo wyprowadzenie 5 V bezpośrednio z USB. Jego gold pin podpisany 5 V się do tego nie nadaje. On służy do wyboru poziomów napięć 5 V. Poziomy napięć wybieramy jako 3,3 V. Wybiera je z worka na niebieskiej płytce stykowej. Jest ona między 3,3 V a VDD. Podłączamy nasz moduł. Sygnał CEN zostawiamy luzem. Szykujemy drugi kabelek luzem. On będzie podłączony do masy. Zwarcie CEN do masy będzie wykonywać reset układu, ale nie udaje się to za pierwszym razem. Trzeba je zewrzeć na ułamek sekundy. Teraz byśmy normalnie programowali, tak jak w poprzednim filmiku o lampce. Ale tu jest jeden problem. Widzicie tą ścieżkę? Przecież ona jest jednym z sygnałów użytych do programowania i prowadzi do przycisku wraz z rezystorem pull-up. To zakłóci nam programowanie. Trzeba ją tymczasowo przeciąć. Widzicie ten mały kondensator? On też jest na linii do programowania. Jego rolą tutaj jest chyba eliminacja drgania styków od przycisku. Usuniemy go. I tak nowy firmware ma debouncing zrobiony programowo. Kondensator usunięty. Teraz linie od programowania są wolne. Można wreszcie wykonać kopię zapasową 2 MB firmware i wgrać nowy wsad. Tak jak na poprzednim filmiku, hit download Pi.
Link do poprzedniego filmiku macie w opisie. Jedyna różnica jest taka, że tu resetujemy przez krótkie zwarcie cen do masy, tak jak na filmiku. Konfigurację Wi-Fi OpenBacon też wykonujemy tak jak w poprzedniej części. Po upewnieniu się, że wszystko działa i jest stabilne, odlutowujemy kabelki. Teraz musimy naprawić przeciętą ścieżkę. Wystarczy do tego ucięta nóżka rezystora. Zdrapujemy ze ścieżki solder maskę, by móc wygodnie lutować do miedzi. Ucinamy na wymiar nóżkę, pozycjonujemy, lutujemy. Po wszystkim czyścimy płytkę stopnika. Teraz jeszcze pokażemy konfigurację pinów w OpenBacon. Konfigurujemy pin, na którym jest przekaźnik oraz pin, na którym jest przycisk. Od tego momentu możemy sterować przekaźnikiem przez Wi-Fi. Na panelu www.openbacon mamy przycisk, którego kliknięcie pozwala zmienić stan przekaźnika. OpenBacon pozwala również sparować na ten przekaźnik z między innymi Home Assistant oraz dowolnie go skryptować, ale o tym już na forum. Oczywiście fizyczny przycisk na obudowie też dalej działa. Na koniec przypomnę, że konkurs z kartą SD do wygrania dalej obowiązuje. Wystarczy umieścić na naszym forum opis i prezentację własnej konstrukcji, bądź artykuł, bądź recenzję jakiegoś urządzenia, chociażby IoT, najlepiej z fotkami z zewnątrz. Do zobaczenia na forum!